Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, czyli oczywiście witam was w naszej walce z bossem. Dobra, myślę, że zapytamy się go najpierw, dlaczego my w ogóle walczymy. Po prostu nie mogę dać ci przejść dalej. To jest proste. A teraz Angard, czyli nie chcę powiedzieć Jadiga. Czemu nie chcę? Czemu nie chcę za migady zbytnio? Spróbujmy to zrobić jak pan Bożek przykazał. Dobra, walnijmy mu po łbie szkłem. Szkłem po ryju. Dobra. Leczy się, gnój. 73. Long sweep. 20, ale nikt na szczęście nie stracił nic. Dobra. Czyli tak. Widzę, że odłamki szkła chyba nie zadziałały na jego... na jego twarzyczkę piękną. Nie jestem pewny, czy to jest ekstra turn dla nas, czy nie. Więc na pewno będę chciał mu prawe ramię spróbować zniszczyć, no. Prawie 1000 mniej. Loving Whispers. 600 mniej. Long Sweep. Black Caleb nie żyje. Dark Mania straciła nogę. Shit! Shit, shit, shit. Jestem w ogóle ciekaw, czy da się go ślepić. Cztery. Może będzie tylko 400 na minusie. Zmniej 400. No kurwa, jego się nie da ślepić w ogóle. No zobaczcie, on w ogóle nie reaguje na to. 25. Czy to Lowing Whispers cały czas mu leczy to? To jest dobre pytanie. No nie, to w ogóle zero reakcji. Ja mam pecha, czy on naprawdę po prostu jest nieoślepiający. To się nie do oślepienia. O to mi chodziło. Raczej tak. No i dobra, dupa. O, mis poleciał. Żyjemy. No ale on nadal nie jest oślepiony. Nic, zero. Totalnie zero. No właśnie, nie opłaca się go oślepiać, to jest pewne. To jest, moi drodzy, pewne, że oślepienie raczej nie wchodzi tu w ogóle w rachubę. Ja sobie zrobiłem w ogóle tutaj save'a, ale wiem, że go zrobię jeszcze gdzieś indziej. Zrobię go tu, w tym miejscu. Zobaczcie, jak nam w ogóle stamina ucieka. Bardzo ciekawe. Dobra, books. Zróbmy sobie tutaj save'ik. I tak się tutaj trochę nagada. Ale tak, po pierwsze użyjmy sobie pigułek pep. Teraz spróbujmy. Trochę to przyspieszę. No, walczmy już, walczmy. Trochę długi tutaj ma ten dialog. Czy ty jesteś naprawdę Kejser z Bremen? Dokładnie. To jest to imię, które zaadoptowałem w tych nowoczesnych czasach. Nie jest idealne, ale spośród opcji, jakie miałem, czuję, że było jak najbardziej odpowiednie. Dobra, no to lecimy z tym koksem. Myślę, że skoro nie dało się go walnąć za pomocą odłamków szkła, być może możemy go walnąć latarnią. To jest okaże. Miss.
Nie wiem, czy ten Lowing Whisper z przypadkiem nie leczy mu tego, kurde no. O, long sweep. Dostać mi nogę, Aleksandra. Tylko Aleksandra. I prawe ramię teraz się pali. Jest git. 1500, wow. Jeszcze jeden krytyk, będzie miło. Nawet biło. Ile on ma życia, kurwa? Jest! Nie ma ręki! Został mu Lowing Whispers. Nie jest źle. Dobra, myślę, że uleczymy sobie Ktonsensa. Masz kochana. Asterix spróbujmy rozwalić. To ja swoje bywali po 23, ale jest to irytujące dosyć, nie? Black Or. Aha. To nie był jego jedyny atak. Świetnie. Czyli trzeba kolejną łapkę wyciąć. Kolejną łapkę trzeba upierdolić, bo fu. Tutaj naprawdę jest źle. Jak on będzie tym walił non-stop, to raczej długo nie pożyjemy. Dobra, lewe ramię. Walcie w lewe ramię. Black Orb, kurwa i pokozie. Nie da się go pokonać bez zgonów, niestety. Chciałem dobrze, wyszło jak zwykle. Dobra, użyjmy jeszcze itemu. Nie, kanister, nie! Kurwa, nie chciałem tego, Jezu. Zero. Aleksandra umiera? Czy Ktonsens? Ktonsens. Jeszcze nie umiera. Liczę na to, że któryś z naszych bebzików to rozwali, ale chyba płonne moje nadzieje. Lewe ramię. Pal się. Trzy. I Black Orb na Marinkę. No możemy przegrać to już. Za dużo ataków. Shit. Kurwa, to jest ciężkie. To jest mega ciężkie. To nie jest łatwe. Może musimy zrobić sobie lekkie podsumowanie. Podsumowanie. Lepszą reorganizację naszych przyjaciół. O, koza może mieć akcesorium. Ale nie mam akcesorium do kozy. W ogóle koza to mi się tak szczerze powiedziawszy wydaje, że to jest taka nasza... To jest taka nasza dziewczynka. Tak mi się wydaje. Dobra, Death Mask. Jedne z nam zostaje do założenia. Bremen Chestplate to chyba też jest jedyne, które w sumie sensowne jest. Dobra, to boostuje nam HP. Leechmongering, on tak naprawdę daje nam Draining Magic, ok. Ring of Wraths. Co on daje? AP. Być może lepiej by było... Bremen Gas Mask. Ale daje tylko 3 defensa. Kurde, nie wiem. To daje 6. Ale spadnie nam Agility. Może by to zrobić. Hated Wizard. Ej, to nie jest głupie. Możemy samą Snake Rune sobie wziąć, która prewentuje nam przed obcięciem kończyn. To jest spoko dla nas. Dobra, ona tak już zostaje.
Idziemy do następnego. Ola, ty potrzebujesz mieć deathmaska, oczywiście, standardowo. Potrzebujesz również 27 defa. Tomek, fluted armor, tylko tutaj agility minus. Dobra, to na razie armorki porozdajmy. Ten deathmask. 27 potrzebuje. Też to damy. Dobra, dziewczyny są już ubrane. Teraz akcesoria. Beetlestone daje bodajże Mindest, tak co pamiętam, dlatego Ktonses ma tyle Sanity, no ale to jest jej niepotrzebne, więc trochę głupota, nie? Więc tak, myślę, że Ola będzie miała Behated Wizard, bo to atakuje. Nie, reflektuje. I resztę damy im oczywiście coś, co... Small Thing Amulet. Czy ja mogę ten Small Thing Amulet dać Marinie? Może Salomon Snake nie jest takie dobre, jak myślę. Mogę, będzie miał 21 Agility. Ja to tak zostawiam. Dobra, tutaj możemy sobie dać Hardened Heart, oczywiście. To nam pozwoli przeżyć, więc ona przeżyje ten jeden overkill. I co dalej? O to chodzi, że tak naprawdę my tutaj nimi nie mamy czym atakować. Więc chyba najlepsze będzie właśnie się ubrać jak najmocniej. Dobra, Ola, zostajesz tak. Nonsense nasza kochana kolejna. To znaczy Otherworldly, nawet nie wiem. Nieziemski 82%, okej. Okay. A, bo tutaj MDF po prostu. Jasne. Mamy kolejny samą Snake Rune, ale to jest nam niepotrzebne. Więc tak, ja na pewno dałbym ci maskę. Dałbym ci również maskę i dałbym ci również pigskina. Chyba, że mamy coś, co daje jeszcze armor. Nie, tylko pigskin. Więc Ktonsens będzie naszym tankiem. No i tak to by wychodziło chyba, nie? Zapiszmy sobie tutaj. Jezu, 12 minut mamy już nagrania, a ja jeszcze go nie zabiłem. Dobra. Przygotowani, zwarci. No prawie. Jeszcze pepilsy. I zobaczmy. Mam agility ile? 42 agility. Ja pierdzielę. Ciekawe, czy to w ogóle coś nam da. Dobra, bo w ogóle możemy jeszcze mu coś powiedzieć. Maszyna, boska maszyna jest online. Masz na myśli siebie? Znaczy mówisz o sobie? O sobie? To jest... To okrutny żart, jaki los spłatał mi kiedyś raz jeszcze. W pewnym momencie myślałem, że to ja będę tym, który nas poprowadzi wszystkich do ziemi obiecanej. Moje ego prowadzi mnie do wiary. Czy prowadziło mnie do wiary, że tak będzie? Że będę jedynym prawdziwym Bogiem, któremu oddaję się cześć w nadchodzącym wieku. Ale niestety świat jest zbyt kapryśny i chaotyczny. I tak rządzenie nigdy nie należało do mnie. Ale chaos sam w sobie nie jest czymś, czego należy się bać. Chaos to tak naprawdę tylko faza przejściowa. To dokąd prowadzi, decyduje o tym... Czy chaos, który panuje, jest siłą ujemną, czy nie? Odkąd ogarnąłem chaos, zacząłem nawet zaskakiwać siebie. Udało mi się porzucić swoje ego i opuścić tę nieszczęsną...
istotę, bez końca wędrując po ciemnej zieleni. Moja jaźń, która pozostaje, ma na celu jedynie poprawę ludzkości i miłość altruistyczną. Moją rolę w tym wielkim, szerszym planie rzeczy było zorganizowanie wszystkiego niezbędnego, jak figury szachowe na swoje miejsca i ustawienie... Przepraszam, coś się pojebałem. Teraz. Moja rola polegała w szerszym planie na ułożeniu wszystkich niezbędnych figur szachowych na swoich miejscach i zamiast tego wprawienie koła w ruch. O, lepiej. W tym momencie jestem spokojny o swoją rolę. Więc nie. Prawdziwy Bóg to nie jest coś o mnie. Los pokrzyżował moje plany w postaci młodej kobiety, osoby, która nie miała zielonego pojęcia o walkach o władzę w Starym Świecie. Stała się symbolem naszej ewolucji przez czysty przypadek. Może to stosowne, aby tak młoda dziewczyna jak ona poprowadziła świat do nowego jutra. Jeśli pragnie zmian, świat musi zapomnieć o przeszłości łącznie ze mną. Oddech boskiej maszyny jest wciąż wątły. No dobra, to jest już tylko przygotowanie. Dobra, zobaczymy, czy mam 42 agility. Będzie tak naprawdę jakaś różnica. Czym jest ten bunkier? Zagubiłeś się tak głęboko, nie rozumiejąc, co tak naprawdę się angażujesz? Jakie to zabawne. Dobra, to samo robimy sobie wtedy. Tylko może najpierw item. I walniemy mu oczywiście latarnią w łapkę. Nie wiem, czy mając agility dalej na tak wysokim poziomie, czy to jest w ogóle sens. Long sweep. Aleksandra straciła nogę niestety. Marinka tam się leczy. Dobra, robimy standardową rzecz. 1300. O! Różnicy na razie nie widzę. No, mamy dwa ataki nadal, czyli tak naprawdę no, maksymalnie co możemy mieć to dwa ataki. To jest... Obo. Musimy kozę uleczyć. No już po kozie. Już po kozie. Dobra, nie ma ręki. Teraz walimy tą łapkę z małym Whisper, bo ona teraz będzie walić mocnym Black Orbem. Ten Black Orb wcale nie jest taki dobry dla nas. Dobra, 248. No jestem skłonny poświęcić którą z was dziewczyny niestety. To może być dla nas i tak ciężkie do przeżycia, no właśnie. What? A, reflekt poleciał. Wow! What? Co tu się dzieje, ej? Co tu się odwaliło? Czemu Aleksandra obroniła się przed tym? What the fuck? Ale Ola mu pokazałaś. Ja pierdzielę, ale mu nawpierdalałaś kopyt. Mam nadzieję, że teraz mu tu łapę obetniemy.
No i po tym sensie niestety. Niestety. No ale Ola pokazałaś klasę. Kurwa, normalnie to było coś pięknego. On bardzo wyższe, że IT nic nie daje. To co jeszcze raz na Ole? Black Orb? Kurwa, na mnie poleciał. No i chyba po mnie. Piec. Tylko Ola przeżyła. Nie wiem w takim razie, czy nie lepiej jednak... Może... Walnąć prawą rękę na początku. Ciężki jestem przeciwnik, kurde. W takim razie, jeżeli to agility i tak nam nic nie daje, no to ja zmienię to w marince. Malping amulet, fajny, ale... Ale nic nie dający. Leecher Monger Ring, czy Salomon Snake Run. Nic, co by mogło mi pomóc. Magic Death, średnio. Dobra, Salomon Snake Run. I zrobimy to w tym względem, że walimy najpierw prawą rękę, nie lewą. Co wy na to? Próbujemy w ten sposób. A ile marinka masz teraz z tego? 32 agility. Dobra. Jestem tutaj po to, żeby cię zgładzić, Kaiser. Wielu po mnie przychodziło. Jeżeli takie jest twoje życzenie... Znaczy, jeśli chcesz rzucić mi wyzwanie, nie odmówię ci tego zaszczytu, no tak. Przygotuj się. Dobra. Przygotuj się na śmierć. Ha, ha, ha. Zobaczymy. Dobra, no to tak. Znów latarnia leci. Tylko, że teraz w lewe ramię. No jestem gotowy na śmierć, niestety, wszystkich naszych sojuszników. Long sweep. Aleksandra straciła nogę. Kolejną w sumie już. W ogóle on nam blokuje na początku ten jeden atak. Nawet nie sprawdziłem, czy on przypadkiem jest podpalony, czy nie. Mi by się jakiś Loving Whisper przydał. A czy Healing Whisper, bo Healing Whisper daje chyba całemu teamowi. Long sweep. Dobra, nie jest źle. Nie jest źle. Uleczmy Aleksandrę. Nadal wolałbym, żeby nikt nie ginął, nie? Jeszcze dlaczego Ktonsens przeżyje jeden atak? Już teraz może nie przeżyć. Nie przeżyje nawet na pewno. No akurat na Ktonsensa, kurwa, naprawdę. On ma w ogóle nawet niepodpalone te ramię. No nie, nie wpadło. Teraz wpadło? Wpadło. Jakiś krytyk by się przydał. 33. W zależności od tego, co użyję. Dobra, ale na Aleksandrę. To jeszcze nie jest źle. Marinka, dawaj. Kurde, ile to ma HP? Ile to ma, kurwa, HP? No, ale jeszcze żyje. 1 HP. No, wpadło to serduszko teraz. Jestem pewny. Koncentrowana kula. Ktonsensa możemy? Ej, no bez jaj. Bez sensu było. No to niestety Ola, ale chyba umrzesz. Dobra, nie ma ręki.
Chyba, że Kaleb umrze jeszcze. Umrzecie oboje. Umrzecie oboje, niestety. Dobra, Marinka została sama. Mamy prevent przed tak naprawdę ucięciem czegokolwiek, więc tutaj akurat to nie jest złe. Bo tu za 21 dostaniemy, long sweep dostaniemy za kolejne 20. I tak naprawdę teraz sobie zrespimy to wszystko. Naprawdę te dwa ataki nas ratują, no nie oszukujmy się. 23. Potem tutaj edge. Uj, to było mocne. Chyba muszę użyć niestety fiolki. Kolejny atak. Za 1000. Dobre miejsce, świetnie. Dobra, nie masz ręki, Kaiser. To musimy do świętego spokoju. A on już nic chyba nie ma. Dobra, stracił. No, ma Black Orba? Jak to? No kurwa, no, myślałem, że mu tego Black Orba już wyjebaliśmy. To jest bez sensu. No ja pierdzielę. Nie mogę się teraz nawet obronić przed tym. No już chciałem powiedzieć, że o, patrzcie, udało nam się. Uj. Dobra, nie ma nogi. Kolejny Black Orb. No kurwa, on tymi Black Orbami to tyle napierdala. 51. I tak mało teraz. A jak zrobić, żeby cały team przeżył? Ja nie da. Ja już nie mam potek nawet. No świetnie. 81 mi zajebał, no. O kurde. No już nie mam potek. Nie wiem, jak go pokonać. To ta noga, kurde, żyje. No koniec. Jedyne co jeszcze mam, co może nam pomóc. No ale to też mi nie wyjdzie. Bo widać, że tak naprawdę nie musimy już walić tej łapy. Bo ta łapa jest tak naprawdę bezużyteczna. No ona tylko leczy 200. Ja myślałem, że ona jest odpowiedzialna za Black Orba, ale ona nie jest odpowiedzialna za Black Orba. Kurde, no. No to zostaje mi tak naprawdę użyć tylko jeszcze. Musimy od Aleksandry to wziąć. Behated Wizard. Na to liczę. I damy jej. No, Soul Devour. Tobie też możemy dać jeszcze ten Soul Devour. A, nie mamy już. A, mamy jeszcze. Jest. I Marinka, no dostaniesz ten Small Pink Amulet. Dostaniesz właśnie Behated Wizard. No, innej opcji nie widzę. Kurde, naprawdę, no tyle się męczymy z nim. Ja wiem, że to jest ostatni boss story, tak? To jest już taki endgame'owy boss do jakiegoś endingu. Tylko no kurczę, problemem jest to, że my nie mamy go jak pokonać. Nie wiem, czy nie mamy słabego teamu. Lipa. Dobra, jeszcze raz. Latarnia Ozdobna leci na
prawą łapę, bo potrzebujemy jak najszybciej tę łapę zniszczyć, żeby... O, właśnie. Musimy tę łapę zniszczyć, żebyśmy nie dostali obrażeń od cięcia. Resztę teamu tak naprawdę bierzemy na straty. O, Black Caleb, dobra, stracił. Jeszcze? Na szczęście nikt. Prawa ręka dostała w łeb. Kurne. Większe DPS-y proszę. Jakiś krytyk. Świetny kurwa krytyk. Long Quest Whispers tak działa tylko na jedną rzecz tak naprawdę. Dobra. Na ramię musimy obciąć. Nadal jest to nasz punkt kulminacyjny. Ale jakieś małe DPS-y walimy teraz. Dark Marina straciła nogę. Fuck. Na 320. Jakiś kryt niech mi wpadnie, proszę. Właśnie, na magię nie jesteśmy w ogóle podatni. Nic. Jak rozwalimy tą łapę, to już mamy wina. Nawet jak dziewczyny nam poumierają, to już mówi się trudno, nie? Dobra, kolejny atak leci. Dobra, nie ma ręki. Nie ma ręki, jest dobrze. Teraz walimy go w nogę. Long Whisper Stack idzie na tamto. On i tak będzie pewnie Black Orbami napierdalał. Na razie niby nie, ale... Ale jestem pewny, że tak będzie. Może ulepszmy Ktonsensa. Miss? Leci Black Orb. Zobaczymy, czy to na mnie zadziała, czy nie. Skurwysynku. O, ale ja też dostaję. Fuck. A bo to trzy razy, no tak. No ale on więcej otrzymał. Ty więcej otrzymałeś, dziadu. Dobra. Na razie jeszcze nie rewujemy. Walimy go po nogach. Nadal wytuje jedną nogę. Dobra. Dobrze, że on się na mnie fokusuje z tym Black Orbem. Dobra. Pięknie. Behated Wizard robi robotę. Stajemy za 21, ale nie za 60, nie? To jeszcze sobie wybronimy bez problemu. To jeszcze sobie wybronimy bez problemu i naprawdę. To jest dobry sposób. Jeszcze ta noga jest? Kurwa, jeszcze? Dobra, walniemy ją na maksa. To nie będzie overkill, nie? A jednak nie był overkill. Dobra, on swoje ciałko podleczył. No i niestety na konsensa poleciało. Lewa noga. 121. O, dostałem. Niedobrze, niedobrze. Nie wiem, czy Behavior Wizard przypadkiem nie przestał działać. Niestety ja obrywałem. Miss. Dobra, jeszcze nie jest źle. Czeka. Trochę ryzykuję. Dobrze, Aleksandra dostaje troszeczkę.
Wiem, że to troszeczkę chamskie, ale... No i po Aleksandrze. Jed. Minus 300. Pięknie, dobra, po nóżce. Została głowa chyba, nie? Tak. Shit. Może ten behavior powinienem rozwalić najpierw. Właśnie, bo bym dostawał. Chyba to jest naprawdę niemożliwe wręcz. Jakie to jest porąbane? Oh fuck. No już myślałem, że będzie easy, ale nie będzie easy. To nie będzie easy. 1400. No i obrywam. O, dobra, on oberwał. 20 obrywałem. I miss. Będę miał 75 HP, jeżeli trafię wszystko. 400. Udało się! Udało się! Fuck yeah! Ale też straciliśmy całą ekipę. Tutaj leży Aleksandrak, Tonsens i Black Caleb. Szkoda. Dobra, weźmy ją. Uleczmy. Nie no, ogólnie ładnie nam to wyszło. Biały, to znaczy łąb. Bomb. Białe łono logiki. No kurwa. Wysoki monolit stoi przed tobą. Maszyna wydaje się nie reagować w ogóle na twoje mówienie. Jestem tutaj, żeby cię zniszczyć. Bez reakcji. Red Ark 31. Dobra. Exhaust system. Układ wydechowy zaczyna być przegrzany. O kurwa. No nie mówcie, proszę. Nie zapisałem gry. Uciec też nie mogę. O ja pierdzielę. Ja myślałem, że to już będzie koniec. Red Ark w ogóle nie działa. No muszę się wyleczyć, bo nie dam rady. Nie wytrzymam kolejnego takiego ciosu. Overheat. Dark Vader został pokonany. Nie mogę. Ja nie mam zapisu jeszcze. Jestem głupim idiotą. Myślałem, że to już będzie koniec. Kurwa, znowu walczyć z Kejserem. Jezu. Dobra, wrócę do was za chwilę. Za pewnie moje 2 godziny, ale wrócę za chwilę. Moi drodzy, udało mi się go pokonać z całym teamem. Ja pierdzielę, jakie to było chore. To było totalnie chore, w szczególności, że ja chyba miałem naprawdę z milion podejść i prób. Jezu, udało się. Udało się, udało się. Tylko teraz zapisać, kurwa, grę. Błagam, zapisz Shirogę. Najpierw się uleczmy. Najpierw się uleczmy, bo tu też niezły pierdziel oberwaliśmy. Więc tak. Chociaż i tak nie było jakoś tragicznie, nie? Z tego, co widzę. No ten kozioł nam prawie padł, ale... Do tego bossa nam definitywnie będziemy potrzebować lepszych potek. Lepszych potek. Zapiszmy grę, bo normalnie nie mogę, aż się trzęsę. Tylko się modliłem, żeby nie poleciał
Black Orb, naprawdę. Modliłem się o to, żeby nie poleciał cholerny Black Orb. Ani Long Sweep. Ani Long Sweep. Dobra. Mamy to. To pytanie teraz, w jaki sposób my chcemy rozwalić tamtego moba. Bo widzieliśmy, że gdy czekamy, to odpalają się te pseudosilniki. I myślę, że wszystkim pozakładam tym razem uniformy na Magic Defense. 24, 23, 26. 6 było najmocniejsze. Dobra, to Yellow Robe. Dodaję 32. 37. Devil Knuckle. 48. No definitywnie. Właśnie, my też nie możemy zbytnio tak szaleć. Myślę, że to może być tylko jeden Devil Knuckle. A resztę polecimy oczywiście standardowo. Czyli Eye of Sylvan. I Lichen Morgul Ring. Nie pamiętam, ile to drainowało. Dobra, to i tutaj oczywiście idziemy Devil Knuckle. I to chyba będzie najlepszy styl dla nich. Tobie oczywiście tak, to zostawiamy. 24, 23. Niech będzie 24. Hated Wizard. No dobra, niech Aleksandra to ma. Widać, że... Chociaż to w ogóle nie działało na to. To może nie. To tutaj może dajmy właśnie Magic Defense jak najbardziej. Agility zwiększone. Lichen Morgul Ring daje agility? Ciekawe. Tu daje jeszcze sporo tego. Dobra, i tutaj również powtarzamy to samo. Zmieniamy to na Pilot Jacket. I tu idziemy Full Magic Defense. Full Magic Defense. Już nic nam nie daje chyba defensa. No dobra, to możemy iść na Agility. Chyba Lichen Morgul Ring, tak? A zobaczcie, tutaj nam nie daje tego plus 1. A tu już dawało plus 1, co jest? Co jest nie tak? A nie, też już nie daje. Też już nie daje. Ten Pick Skin zmniejsza tego defensa. Dobra. Róbmy to w ten sposób. No nie widzę innej możliwości. I tak nie wiem, czy my w ogóle damy radę to zrobić. Dopiero wygrać. Pełnym teamem. Dobra, spróbujmy. Wszyscy są jedzeni na jedzeni. Próbujemy raz jeszcze. Naprawdę nie sądziłem, że tu jeszcze będzie jedna walka z bossem. Dobra. Uśnie, bez reakcji. Logika. Jestem ciekaw, ile będziemy mieć teraz defa na tym arku na przykład, nie? O kurwa, 40... Nie, to jest bez sensu, no. Ten red ark jest gorszy niż był. Naprawdę to jest bez sensu. Red Ark dwa razy. To za Nostra. Kurwa. Nie mogę sobie pozwolić na to. Kurwa, jeszcze Miz wleciał. Ja pierdolę. A tam jeszcze na dole był jeden, fuck. To dupa. Ten jeszcze tego zaatakował. Overheat. Ja pierdzielę.
się w pale nie mieści. Ile to ma zdrowia? I machabr nutka leci jeszcze. Niepotrzebnie jeszcze użyłem tego. Rewa. O matko. No nie ma szans. Nawet no kurde. O lać, nie w tą stronę. Zwiększony def ma. Ej, nie wiem jak to pokonać. No i tylko red arc poleci. Overheat. Koniec. Nie wiem czemu, ale Aleksander to przeżyła. Moi drodzy, dobra, zostawmy to na razie tak jak jest. Naprawdę nie wiem jak go pokonać i będę musiał naprawdę dosyć mocno pogłówkować jak to zrobić. 1,000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 ,
mi się udało. Co prawda Black Caleb i Knossos nie żyją, ale chyba mi się udało. What? Aleksandra jest głodna. Kim ty jesteś? I tylko jak awatar, przez to wszystko lecący, dąż do mnie, do obiecanej ziemi. To już szybko leciało. Wiem, że miał być koniec odcinka, moi drodzy, ale... nie wiem, ile to jeszcze potrwa. Bo myślałem, że to dołączy do następnego. Ale nie. Wydaje się, że jakbyś pływała w nicości. Empatia i nadzieja napełnia się od środka. Wystarczająco przeszłaś. Teraz możesz odpocząć. Po prostu zamknij oczy i pozwól, aby ciepłe fale cię umyły. Aleksandra jest głodna. Aleksandra tylko o jedzeniu. O matko. O, mogę się ruszać. Ale na bok nie mogę, do tyłu mogę. Jezu, chyba się udało. Ending A. Boska maszyna. Nadal za huk nie rozumiem trochę tego. Znaczy, trochę rozumiem. Cztery osoby przeżyły. Czterem udało się przetrwać wszystkie okropności. Red Ark jest teraz dostępny w Hexen. A Mothswarm jest dostępny w Hexen. Kredycy. Co mam powiedzieć o terminie? Zajebista gra i na pewno jeszcze to nie jest koniec, moi drodzy. To jest tylko i wyłącznie faza przejściowa, bo ta czwórka musi zginąć. Tak jak powiedziałem na początku, będzie rzeź. Będzie rzeź. Widać, że musimy się cofnąć jeszcze całkowicie przed użyciem bunkru. To jest pewne. Tylko zanim jeszcze wyjdziemy z tego bunkru, zanim się cofniemy jeszcze bardziej, będę chciał przeszukać dokładnie ten bunkier, poczytać wszystkie książki i tym podobne, które tutaj były. I dopiero wtedy się cofniemy, ok? Tak zrobimy. I moi drodzy, no ja wam wytnę to pożegnanie z poprzedniego odcinka, bo naprawdę myślałem, że zakończę jeszcze przed walką, że mi się nie uda tej walki ugrać, ewentualnie, że może coś po tej walce jeszcze będzie. Ale nie. Nie ma nic po walce, więc dołączę to do tamtego odcinka poprzedniego, więc utnę wam pożegnanie z poprzedniego. Moi drodzy, to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Firenhanger 2 Termina. Trzymajcie się. Hej, hej.